skąd się wzięło noszenie jarmułek przez Żydów. Myślę, że to po prostu kolejna tradycja, która została wprowadzona, bo nie ma takiego nakazu w Biblii. Nigdzie nie znajdujemy, żeby coś takiego funkcjonowało w Piśmie Świętym. Prawdopodobnie gdzieś drugi, trzeci wiek, w początkach chrystianizmu, gdy narastały antagonizmy między judaizmem a chrystianizmem, to wtedy prawdopodobnie judaizm w opozycji do chrystianizmu, w opozycji do tego, co napisał Paweł w liście do Koryntian, żeby mężczyźni mieli odkryte głowy, to prawdopodobnie wtedy zostało to wprowadzone. Tak więc podobnie też jak Żydzi odrzucili Septuagintę tylko dlatego, że posługiwali się nią chrystianie, to na analogicznej zasadzie prawdopodobnie także i potraktowano tą sprawę. Także myślę, że nie powinniśmy tego kopiować ani naśladować tego zwyczaju. Biblia mówi, że kobiety powinny mieć głowy nakryte do modlitwy, a mężczyźni odkryte. Natomiast Żydzi wprowadzają noszenie jarmułek, nawet małe dzieci noszą w różnych okolicznościach na co dzień. W Biblii nie mamy takiego nakazu, żeby takie coś robić. Powinniśmy się kierować nauką apostolską, a nie tradycją, a więc powinniśmy robić to, co napisał apostoł Paweł, a przecież on też był Żydem i to wykształconym, także nie przyjmujmy tradycji pozabiblijnej, ale kierujmy się tym, co ustanowił Bóg. Jeśli ktoś chce koniecznie kopiować od Żydów noszenie jarmułki, to czemu tylko tą jedną rzecz? To powinien także analogicznie nosić czarne kapelusze, zapuścić pejsy i nosić czarno-białe ubranie. Natomiast Biblia bardzo wyraźnie w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, w 4 i w 7 wersecie mówi tak: każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. A więc kierujmy się tym, co mówi Biblia, a nie tradycjami, które są do niej dodawane.